Jadę właśnie po kuzyna. Słuchajcie, pedały kurwa pracować, to tutaj się kurwa wypowiadają źle. Powiem wam jedną rzecz, to króciutko. Jak robisz kurwa merch, brand, nawet takie kolabo, to jest tak zazwyczaj. Firma produkująca płaci całą produkcję, robi wysyłki i dostaje 25-30%. Gadałem wczoraj kurwa z chłopakiem, który kurwa ogarnia merch dla większości artystów niemieckich, Universalu w Niemczech, nie? Jest taka firma, Bravado się nazywa, oni biorą max 30% za to, nie? Że to co tamten pierdoli, że mu jestem winny czy cokolwiek, po prostu on to mniej zarobił, ale jego firma nie poniosła żadne szkody, żadne koszta, a finansować to finansowaliście to wy. Finansowaliście wy to wy przez wasze preordery. Że nie dam, kurwa, nie pozwolę nikomu, kurwa, pluć na imię moje jakimś, kurwa, 25-letnim, kurwa, dyziom, co się wożą, kurwa, po Wrocławiu, kurwa, w zegarkach za ćwierć bańki. I teraz ciekawe, ile jeszcze będą chodzić, kurwa, w tych zegarkach. Tyle tylko powiem w tym temacie, bo to już nie chodzi w ogóle o mnie, bo ja powiedziałem 10-20 razy, że nie mam żadnego problemu, że to wszystko rozumiem i tak dalej, biorę to na poprawkę. Ale jest dużo ludzi po mojej stronie, też moich, kurwa, artystów, czy tam moich, kurwa, supporterów, którzy tego tak nie widzą i uważają to po prostu za zniewagę. I tak jak mówię, po prostu mniej zarobił na plus, ale działkowaliśmy się pół na pół. Pół na pół. To jest więcej niż fair. Oni jeszcze moje podatki odprowadzali gdzieś do Warszawy, gdzie ja w Polsce nawet meldunku nie mam. Powinni to odprowadzać do Niemiec. Więc prawdopodobnie jeszcze z tytułu tej całej kasy będę miał w przyszłym roku problemy. To raz. Dwa. Odskoczył mi GBS na 100 koła. Więc to, co on tam pieprzy, że ja mu jeszcze wiszę, co ty gadasz, stary i tak dalej, nie chcę, kurwa, w dniu moich urodzin takiej atmosfery, tylko wam powiem, nie? Właściwie to się zerowało przez to, że GBS mi odskoczył. Co nie ma największego znaczenia, po prostu chciałem wam powiedzieć, nauczcie się trochę pokory, bo wy nakręcacie, kurwa, sztuczny dym, a to nie jest człowiek, który wytrzyma to ciśnienie i on pójdzie na psy pierwszy, więc zostawcie to w pizdu. Cieszmy się tym, że były, kurwa, fajne ciuchy, zamawiajcie, póki jeszcze są ciuchy na tym shopie. Też chcę, żeby on sobie zarobił jeszcze, nie? Stricte biznesowa decyzja, było powiedziane, po prostu muszę zrobić to sam. Mam do tego kumatych ludzi, którzy będą robić to, co ja będę chciał, będą robić na moje życzenie, a nie, że ja będę się, kurwa, płaszczył przed kimś, kto jest prawie 15 lat młodszy ode mnie. Raz. Dwa. Nauczcie się wy trochę pokory w sposób, który wy piszecie do mnie. Przestańcie używać, kurwa, gwary więziennej, bo nigdy nie siedzieliście. Nie jesteście z tego świata. Ja to wiem, czym to się je. Też nie jestem do końca z tego świata, bo nie jestem jakąś osobą grypsującą i nie będę, kurwa, jakimś grypsującym internetowym czy cokolwiek, ale przestajcie, kurwa, używać tej gwary cały czas. Przestajcie, kurwa, tutaj udawać tutaj jakiś konfidentach, że zdradziłeś. Nic nie zdradziłem. Zrobiliśmy dwa dropy, drugi drop mi się nie podobał. Czas robić, kurwa, nową firmę. Powinniście się cieszyć życiem swoim, kurwa, własnym. Dużo sukcesu wam życzę, dużo zdrowia, tak samo jak ja sobie życzę, dużo spokoju. I tak dalej. Jemu też życzę wszystkiego najlepszego, ale niech uważa z tymi wypowiedziami, bo jest za krótki, żeby z nami w ten sposób rozmawiać, czy ze mną w ten sposób rozmawiać, czy z moimi przyjaciółmi w ten sposób rozmawiać. I dlatego, ja do niego nic nie mam, ale jest to bezczelny, wywyższający się człowiek. I to pokazał w sposób, w który się wypowiada teraz, że tam się liczą tylko pieniądze, tam się nie liczy w żadnej formie jakaś lojalność, kolektyw, komitywa, i tak dalej. Jak ktoś ma do kogoś prośbę, jak ktoś ma do kogoś problem, to niech się odzywa prywatnie, a nie, że mnie blokuje na Instagramie, żebym nie mógł widzieć, co on tam wypisuje. I tyle. Kim ja jestem? Ja jestem, kurwa, Sentino, Sebastian Alvarez z Berlina, który, kurwa, siedział prawie 10 lat w Warszawie na lichwie, w kasynach różnych i dużo rzeczy innych robił jeszcze w życiu, w przeciwieństwie do waszego idola. A ty kim ty, kurwa, jesteś, że o 11 czy 12, kurwa, w południe siedzisz mi, kurwa, na jakimś live'ie i się pytasz mnie. Ja nie wiem, kim ty jesteś, świat o tobie zapomnie, kurwa, nikt o tobie nie będzie pamiętał, poza twoimi starymi. Zdaj sobie święty spokój, nawet nie zaczepiaj, wiesz co chodzi? Trochę pokory trzeba was, skurwieli, nauczyć. Także dzięki wielkie. Ja do nikogo nic nie mam, cieszę się, że mogłem z nim pracować i tak dalej. Teraz niech tylko się nie wypowiada w jakiś, kurwa, sposób, bo za chwilę, kurwa, będzie wisiał mi bańkę, skurwiel, i tak to się, kurwa, skończy. Ja już na to nie będę miał wpływu, także ja po prostu nie życzę sobie oczerniania mnie, pierdolenia na mój temat. Też ogarnąłem jakieś, kurwa, Ferrari, kurwa, na klipy, ogarnąłem to, ogarnąłem tamto, też go ugościłem.
zabrałem go do siebie do domu, kurwa, jak swojego. Traktowałem go, kurwa, przez cały czas jak swojego, jak przyjaciela, jak brata młodszego. Zawsze mówiłem do niego, ty bracie mój, to tamto. Powiedziałem mu, jaka jest sytuacja, że po prostu więcej pieniędzy potrzeba, z racji takiej, że po prostu nie gram co weekend koncertów i nie zarabiam co weekend 150-200 tysięcy złotych. A mogę je zarabiać grając koncerty i sami doskonale o tym wiecie, ci co to oglądają. Mi było proponowane po 150-200 tysięcy, kurwa, za jakieś festiwale, jakieś, kurwa, jakieś wykony 30-minutowe. Ja wiem, że wy żyjecie w dzisiejszych czasach w internecie. XD, XD, chuj ci, kurwo, w dupę paruwo. Ja jestem artystą, ja jestem muzykiem, ja coś tworzę. Ja nie reaguję na innych ludzi, co coś tworzą, kurwa, na YouTubie czy cokolwiek. Rozumiecie? I tyle. Ja mogę co weekend zarabiać takie pieniądze. Z tym, że miałem, kurwa, z paroma ludźmi jeszcze w Warszawie ze starych czasów, kurwa, konflikty, bo my byliśmy na ulicy i na ulicy robiliśmy interesy. I tam są często spory, porachunki, rozliczenia i tego typu sytuacje. I to działa, kurwa, we wszystkie strony i dotyczy wszystkich. I wszyscy ci, którzy wiedzą, co to jest, co to znaczy, kurwa, zarabiać, kurwa, brudne pieniądze, wiedzą o tym, że dochodzi do takich sytuacji. A wasze, kurwa, XD, XD, wasze całe pokolenie jest bandą pedałów, zjebów i dzieci za klawiaturą. Możecie się ciągnąć serdecznie. A wszyscy ci, którzy są normalni, są tak czy siak po naszej stronie. Nitro, ja do ciebie nic nie mam, tylko przestań pierdolić na mój temat cokolwiek, bo to się czkawką odbije i nie, że teraz, nie za rok, przez następne 10 lat. Także daj sobie spokój ze mną, chłopie, wszystko jest super, nie mam nic do ciebie, ta sprawa ma, kurwa, zniknąć z internetu, nic nie było, nic się nie stało, wszystko jest super, jesteśmy szczęśliwi, jestem wdzięczny za współpracę, ty bądź wdzięczny, że, kurwa, ci zrobiłem platynową płytę tak samo, ja dziękuję, że, kurwa, Boxdel był na tym numerze, że, kurwa, zajebiście nawinął, rozumiecie? Bądźmy wdzięczni, cieszmy się życiem, nie szukajmy afer. Rozumiecie? Bo wy nie jesteście gotowi na te afery, nie jesteście gotowi na ten dym i doskonale o tym wiecie. Wy jesteście pierwsi na psach! I tyle mam do powiedzenia. Dzisiaj świętuję z moim kuzynem swojej rodziny, moja kobieta jest ze mną, mój piesek jest ze mną, potem dołączy jeszcze dwóch zajebistych chłopaków, kurwa, stąd, to też, kurwa, są z Warszawy. I tyle! I tyle! I tyle! Możemy spróbować, możemy się rozliczać, możemy mówić sobie wypierdalaj, możecie zacząć teraz, gwarantuję wam. I zakładam się cały mój zarobek z przyszłego roku i tego roku później, najbliższych 2 lat, że nikt z was, skurwysynów, nie da rady coś zrobić z tym. I tyle. I skoro tak jest, to wyłapcie pokory. Niech koty nie miauczą do lwów. Dziękuję bardzo, kocham was. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, więcej pozytywu, więcej wiary, więcej dobrej energii. To jest tylko kolabo między youtuberem i raperem. Tu chodzi tylko o ubrania. Chłopak zarobił dobre pieniądze. Może zarobił trochę mniej niż chciał, ale ma wystarczająco źródeł, z których zarabia. Walczy na fejmie, robi swoje, nie siedzę mu w kieszeni, ale niech, kurwa, się nie rozdrabnia i niech, kurwa, nie odpierdala jakiejś maniany, mówiąc, że ja jeszcze mu coś wiszę. Ciesz się, że z tobą pracowałem, tak samo jak ja jestem wdzięczny z tego, że ja z tobą mogłem pracować. To działa w obie strony. Jak będziesz niewdzięczny, będziesz chamski, to karma cię dopadnie. Kropka. Dzięki wielkie, kocham was, miłego dnia wam życzę. Cześć!